Witam ślicznie. Chciałbym dzisiaj zaprezentować aplikację, którą stworzyłem samodzielnie przy pomocy programu App Inventor 2. Aplikacja ta umożliwia sterowanie inteligentnym domem, który sam stworzyłem na podstawie routerów TP-Link oraz oprogramowania OpenWRT. Jeszcze raz wielki szacunek dla osób, które są zaangażowane bardzo w rozwinięcie samego projektu OpenWRT, czyli Linuxa dla routerów, w tym TP-Linka. Same urządzenia pracują w języku Bash. No, to jest program na Androida. Jak było widziane na poprzednim moim filmie, w którym prezentowałem, jak to działa w domu, tam też widać, że jest Android wykorzystany i stary telefon Sony. Jest tam pisana aplikacja bardzo podobna, ale jednak trochę inna. Tak o samej aplikacji. Aplikacja umożliwia, że mogę otworzyć drzwi wejściowe od domu. Mogę je oczywiście zamknąć. Mogę włączyć światło w pokoju. Jeżeli w przyszłości dojdzie do, myślę, że może dojść do potrzeby sterowania wszystkimi światłami w całym domu, to wtedy będzie jeszcze okienko, będzie pytało, które światło włączyć. Możemy włączyć alarm. Uwaga, za chwilę uzbroję alarm. Teraz w domu, w poprzednim filmie to jeszcze charakterystycznie 3 razy piknie. Dając około 4 sekund rzeczywistości na wyłączenie alarmu. Jeżeli znowu kliknę. Wymagana autoryzacja. Wpisz numer PIN lub przyłóż kartę dostępu. Tak to będzie wyglądało. No w tym momencie na razie anulujemy, jeśli alarm pracuje. Witam, pamiętaj proszę, że alarm jest teraz aktywny. Tak się zawsze aplikacja włącza, jeżeli alarm jest uzbrojony, ja go włączę, tylko aplikację. Od razu nie powie, uwaga, alarm uzbrojony, żebym nie zapomniał przypadkiem, nie włączył drzwi, nie wezwał ochrony, nie włączył syreny. Dalej mamy sterowanie gongiem. Możemy włączyć i wyłączyć dzwonek do drzwi. Możemy wyłączyć... Dobrze, teraz wyłączam dzwonek w domofonie. Tak. Możemy go włączyć też. Dobrze, teraz włączam dzwonek w domofonie. Możemy po prostu otworzyć drzwi od domofonu. Okej, teraz odblokuję zamek domofonu. Tak, w tym momencie domofon otwarty, czyli drzwi w domofonie brzęczą. Obok jest taka ikonka zamkniętych drzwi i przy drzwi zamknięte. Gdybyśmy je otworzyli, to wtedy by napisało, że drzwi otwarte i narysowałaby się ikonka, że są otwarte drzwi. To mówi o tym, jak czujnik drzwi to widzi, jak reaguje. Mogę zarządzać żeletami. Mogę je sobie otworzyć, albo zasłonić, albo po prostu w tym momencie one stanę w miejscu. To też na poprzednim filmie widać. Mam sterowanie ogrzewaniem. Tu jest taka ciekawostka, że w każdym z pokoi, o czym było mowa też w poprzednim filmie i pokazane w trakcie, jak to działa, jest osobno czujnik. Więc w każdym pokoju jest inna temperatura. Ja mam mieszkanie w bloku 600 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. A właściwie trochę skłamałem, bo to jest salon, tak? Czy jest kuchnia i salon w jednym pomieszczeniu. No i teraz ktoś powie, ale po co ci inna temperatura w każdym pokoju? No słuchajcie, zamykam sypialnię, ustawiam sobie tam 20 stopni do snu, a wszędzie idzie 22. I to takie zrealizowane. Syn jeszcze jest mały, siedzi na podłodze, ustawił mu 23, będzie o cieplej. Jeżeli zamknę drzwi, to będzie on strefie idealnie trzymany, jeżeli nie, to nie. No, a mogę otworzyć wszystkie drzwi, ustawić wszędzie 22 stopnie i będą wszędzie równo 22 stopnie. Słuchaj, niesamowicie zaoszczędziłem, dużą nadpłatę w tym roku miałem za ogrzewanie w elektrociepłowni. Ponieważ okazało się, że to jest niesamowicie ekologiczne i oszczędne ogrzewanie. Bo mam wszędzie ustawione 22 czy 21 stopni i włączą się tylko te grzejniki, w których jest w pokojach za zimno. A nie wszystkie naraz. W poprzednich lat miałem zwykły sterowniczek elektryczny, który włączą i wyłączą wszystkie grzejniki naraz. W logotermie, bo logoterma jeszcze ma też taki elektrozawór na całe wszystkie grzejniki, bo otwiera, bo zamyka. To było trochę zabawy przy tym ogrzewaniu, żeby tym też sterować, bo jak się otworzy logotermę i jeśli nie zamknie, to na samych stratach na rurach można sobie fajny rachunek nabić, chociaż grzejniki są zimne.
Więc trzeba o tym pamiętać, logo trzeba się otwiera, otwiera jakiś grzejnik, potem jak się wszystkie grzejniki pozamykają, to logo trzeba też na chwilę musi wyłączyć. I tak to tutaj działa. Teraz tryby. Tryb dogrzewania. Typ dogrzewania służy do tego, że na przykład jest temperatura 21 stopni ustawiona w całym domu, ale jestem w salonie i jest mi troszkę zimno. Nie chcę zmienić temperatury, bo to nie o to chodzi, chcę tylko mieć takie poczucie ciepła. Jeżeli niektórzy może mnie zrozumieją. Czasami jest takie coś, że odczuwalna temperatura jest niższa niż rzeczywista. No to wybieram sobie grzejnik C. W tym momencie no, mogę też B. Oba sobie ustawić. Wykonaj. I za chwilę zobaczymy, chociaż są wszystkie temperatury obecnie wyłączone, bo są kreseczki pod spodem, czyli nie są żadne temperatury zadane i są gwiazdki, to czujnik B i czujnik C, grzejniki BC zaczną zaraz się nagrzewać. O, i tak też się stało. I tryb dogrzewania po lewej na górze. No, wezmę to, pozwolę sobie wyłączyć, bo jest i tak bardzo ciepło, widać po czujnikach już. Tak jak od mieszkania mi się trafiło, że zawsze było bardzo ciepłe i zimą i latem. Zimą to fajnie, bo mniej ciepła się zużywa na ogrzewanie, ale latem, no jak widać, jeszcze nie mamy jakichś mega wielkich temperatur. Mamy 21,3 stopnia na zewnątrz, na ulicy, a tutaj już dochodzimy do 26 stopni. Też myślę o klimatyzacji i też by ten moduł, ten system mógł to obsługiwać. Teraz dalej. Tryb suszenia. To jest tylko suszenie w łazience. Tylko grzejnik łazienkowy się włączy i on będzie sobie suszył. No, dajmy sobie z tym spokój, może tego nie będziemy pokazywali w tym momencie. A to jest bardzo fajna sprawa, bo w trybie suszenia po prostu włącza się tylko grzejnik w łazience, 15 minut pracuje, nagrzewa się do pełnej temperatury, potem pół godziny przerwy oddaje, zyskuje ciepło, oddaje, potem znowu 15 minut się nagrzewa i znowu pół godziny. I tak 8 godzin może bez przerwy pracować, mieć mokre tam jakieś ubrania powieszone, zimą jest kiepsko, gdzie to wieszać, gdzie to, jak to suszyć w bloku. No, to zostanie, prawda, wysuszone, jest mocny wentylator, w łazience wyciąga parę, to fajnie działa. I naprawdę skraca suszenie, zimą tak samo trwa suszenie jak latem, jeden dzień i masz bieliznę czy spodnie suche. Tryb normalny, co już kliknąłem, to było widać, że zawsze tryb dogrzewania, tryb suszenia po kliknięciu tryb normalny po prostu wyłącza. W tym momencie już nie chcę go i ciach się rozłącza. Jeszcze mam zmianę temperatury. I tutaj zaszaleję, ustawię teraz sobie 29 stopni Celsjusza w salonie. Kliknę zapisz. I za chwilę czujnik C i T zmienią swoje statusy, gdzie w C zacznie grzać. Dokładnie. Dlaczego mam 29 stopni ustawione tak jak chciałem na czujniku C, na grzejniku C? A w D strefie mam 28 ustawione. No dlatego, że w przedpokoju nie ma grzejnika, ale jest czujnik temperatury. I pomysł jest takowy, że o 1 stopień mniej jest zawsze niż w C salonie. Salon nie ma drzwi. W związku z tym zawsze się grzeje temperatura z salonu, wygrzewa się, wyrównuje z mniej więcej przed pokojem. Jeżeli z jakiegoś powodu w pokoju przy podłodze byłoby zimno, to on włączy grzejniki w łazience, tam zawsze powinno być ciepło i żeby było sucho. I wykorzystując to, że tam idą rury w podłodze, w przedpokoju do wszystkich pokoi, będzie nagrzewał podłogę i tym sposobem podgrzeje sam przedpokój, no i jako skutek uboczny łazienkę. Jeżeli sobie teraz długo przyciąłem typ normalny, to przejdę z powrotem do... Witam, pamiętaj proszę, że alarm jest teraz aktywny. Do tych ustawień. Tu jest też ciekawa rzecz, są też szybkiego dostępu rzeczy. To znaczy, jeżeli nie przytrzymam długo ogrzewanie, a nie kliknę, to od razu wejdę do trybów, żebym szybko mógł sobie zmienić temperaturę, dajmy na to. Aplikacja też posiada aktywację. Witam, pamiętaj proszę, że alarm jest teraz aktywny. Po co są certyfikaty wymyślone przeze mnie i to jest bardzo ciekawy pomysł, jak to zostało rozwiązane. Otóż certyfikaty są po to, że na przykład znajomy wasz ma przyjść wam podlać kwiaty jutro, a was nie ma w domu. Jesteście na wakacje. No to dajecie mu taką aplikację, żeby sobie je zainstalował.
Następnie, gdy ją włączy, pojawi mu się pierwszy raz taki coś, tylko bez uruchom, sama aktywacja. On tutaj sobie wpisuje swój numer telefonu, prawda? I tym sposobem wysyła SMS-a na odpowiedni numer telefonu waszej bramki, bo w układzie ogrzewania, który było widać w tym module, o tym nie powiedziałem, ten telefon stary też ma, wykorzystuje funkcję SMS, funkcję bramki. Tam jest jakaś karta włożona, żeby tam jakieś groszowe sprawy płacić miesięcznie i tylko SMS-y się wysyłają i odbierają. To, co zostanie odebrane, zostanie wysłane do modułu OpenWRT, a tam już przetworzone według właściwych algorytmów. No i teraz, jeżeli ja tu wpisuję swój numer telefonu i klikam zapamiętaj numer, to wysyłam ten numer telefonu SMS-em. Samo wysłanie SMS-a już jest z numerem telefonu, więc tego nie zbyt anonimowo. Ale moduł otrzyma tego SMS-a o tej treści, gdzie będzie identyfikator tego układu konkretnie wygenerowany, adres dokładny i ten numer, który wpisaliście, plus jeszcze numer telefonu po prostu od jakiego SMS przyszedł. Moduł porówna sobie, czy ten numer telefonu jest taki sam jak numer telefonu, z którego zostało to wysłane. Jeżeli tak, to teraz sprawdzi, czy jest twój numer telefonu na liście upoważnionych. Jeżeli jest, to teraz do czego masz upoważnienia? Do alarmu, ogrzewania, domofonu, drzwi wejściowych, co możesz. Powiedzmy, możesz tylko drzwi wejściowe. No to w tym momencie otrzymasz SMS zwrotny z odpowiednim algorytmem i program w twoim telefonie po otrzymaniu tego SMS-a automatycznie sprawdzi sobie, do czego masz uprawnienia. Sam włączy od razu tryb. No i jeżeli nie masz uprawnień... Pamiętaj proszę, że alarm jest teraz aktywny. Jeżeli nie masz uprawnień do niczego innego poza drzwiami, no to możesz tylko włączyć za mną drzwi. Jeżeli możesz jeszcze rozbić alarm, to możesz rozbić tylko alarm. Czyli taki znajomy przychodzi, rozbija alarm, otwiera drzwi, podlewa kwiaty, znowu je otwiera, wychodzi, rozbija alarm. W tym momencie mogę mu zdalnie zabrać SMS-em odpowiednim uprawnienia do tej aplikacji, już więcej nie otworzy tych drzwi. Nie może grzebać mi w świetle, w ogrzewaniu, w domofonie, czy w jakichkolwiek innych ustawieniach. Więc aplikacja umożliwia wpuszczenia osoby jednorazowo, powiedzmy jeden raz. Bo tam się w certyfikatach ustawia, czy w serwerze na OpenWRT postawionym, czy mają być to jedno, ile wejść, jedno, dwa, trzy, ileś tam wejść, w jakich godzinach wtedy te wejścia mogą nastąpić, czy to po prostu jest w jakimś okresie czasu. Żaden certyfikat nie może trwać dłużej niż miesiąc. Po miesiącu dla bezpieczeństwa generuje się nowy certyfikat, że miał nowy numer, no i seria SMS-ów wysłania. W związku z tym po prostu przynajmniej raz na miesiąc zmienia się twój numer certyfikatu, więc automatycznie trudniej jest się włamać, tak? Bo jeżeli ktoś posłucha nawet ten numer sieciowy, no to jak się spóźni, to już będzie miał inny certyfikat. Oferuje będzie inny certyfikat. Tu też dodam ciekawostkę, że to oczywiście wszystko jest zapięte na OpenVPN na Androida. W związku z tym po prostu jest to dodatkowe zabezpieczenie. To nie jest tak, że to jest po prostu w internet styknięte, tylko to przez VPN-a jest zapięty program. To dodatkowo sprawia, że podsłuchanie ruchu sieciowego jest oczywiście niemożliwe. Tak wygląda aplikacja w telefonie komórkowym do zarządzania inteligentnym domem. Koszt, jak mówiłem, inteligentnego domu mnie wyniósł w granicach 700 zł. To już są w tej kwocie wszystkie mechanizmy otwierania, zamykania drzwi, przekaźniki, elektrosiłowniki grzejników i oczywiście same dawcy, czyli stare routery. Myślę, że za 700 zł ciężko będzie kupić gotowy system, ale nawet na tym tak zwanym domowiczu, to jest bardzo popularnym, czy też na innych systemach takich zbuduj sam, to raczej nie będzie takie łatwe jak w tym wypadku. No może łatwo, że to powiedziałem, bo nie jest system dla leniwych, na pewno nie. Musisz znać język Bash, język PHP, i umieć choćby w App Inventor 2 pisać aplikacje na Androida. Natomiast po prostu ten system sprawia, że gwałtownie spada ci cena i możesz mieć bardzo inteligentny dom, który niczym nie będzie ustępował Malinie czy Andrino, a będzie, jak widać, działał tak samo dobrze. Taką ciekawostkę pokazuję.
żeby było wiadomo, jak to wygląda. Oczywiście pokazuję to raz, żeby było wiadomo, co OpenWRT w ogóle potrafi, ale też, jeżeli ktoś by chciał mojej pomocy, to z przyjemnością pomogę, a jeżeli by chciał taki moduł u mnie zamówić, też mogę mu to wszystko porutować, pomontować. Będzie teraz szybciej, już część programów jest napisana. Dzięki, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym programie, co byście zmienili. Ewentualnie, może już nie powiedziałem, bo powiedziałem coś nie do końca jasno, to bardzo proszę o pytania, z przyjemnością udzielę odpowiedzi. Dzięki.